Ola Koźlek, z mną jest Wojtek Sobierajski. Witam wszystkich. Prawdziwy rekordzista wygrywa dzisiaj z Szulim. Ale czy to czujesz taki prawdziwy smak zwycięstwa, czy jednak widziałeś tą walkę trochę inaczej? No nie, to była taka bezpieczna wygrana, raczej pewnie, ale tak na spokojnie, z takim dystansem boksowałem bez ryzyka. A wiadomo, że w tych freakach chodziły emocje, więc trochę żałuję, że nie podjąłem takiej wymiany mocniejszej, że nie przycisnąłem. No ale to jest tak jakby ciężko zrobić, kiedy wie się, że się wygrywa i niedużo trzeba robić, to człowiek idzie na tą łatwiznę, ale po fakcie nie jestem z tego zadowolony. A powiedz mi, byłeś wyższy, miałeś dłuższy ten zasięg rąk, ale nie doszło tak chyba za dużo tych czasów. Zdecydowanie więcej niż ze strony Szuliego, ale jednak wy się bardziej badaliście, mi się wydaje, przez te dwie pierwsze rundy niż uderzaliście, obijaliście. Tak, tak. No ciosów nie było dużo, ja w ogóle przez całą walkę nie dostałem w głowę ani jednego ciosu. Ale ciężko było, bo jednak jesteś zdecydowanie wyższy. Ale tak jak mówisz, było takie dużo badania. Ja tak jakby miałem taką taktykę, zauważyłem w walce, że Szuli atakuje tylko wtedy, kiedy idzie do przodu, więc staram się, żeby on się cofał, bo wtedy po prostu nie atakował. I robiłem na nim taką presję, żeby on się bał mi atakować, że ja go zaraz łupnę, więc się ciągle cofał, co pozwalało mi zaoszczędzać siły, nie wydawać się w ryzyko, no tylko że właśnie tak wyszło, jak wyszło, że nie było to na pewno zbyt ciekawe widowisko, niestety. A zaczęłeś 100 walk amatorskich. Jaką największą lekcję wyciągnąłeś z tych walk? Bo to jest trochę inaczej chyba niż we freakach, co? Nie, no wiadomo, to był boks amatorski, ale na takim, myślę, że wysokim poziomie, bo jeździłem i na Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, nawet byłem w kadrze narodowej, więc tych walk tam miałem dużo i to jest fajne w takim boksie amatorskim, że nie ma ustawianych przeciwników jak w boksie zawodowym, że stopniowo coraz trudniejsi. Pamiętam, że już w czwartej walce walczyłem z Kamilem Szeremetą, który teraz jest zawodowcem, walczył dwukrotnie o pas mistrza świata. Dostałem wtedy ostry wpierdziel. Chyba największy taki łomot w karierze to właśnie wtedy dostałem, to był 2009 rok. Potwornie mnie wtedy Kamil zbił, bo to była jego 120 walka, moja czwarta, więc mnie zmasakrował, ale to co wyniosłem z tego, to żeby się nie poddawać w tych trudnych chwilach, bo następna walka może być do przodu. Potem walczyłem z nim jeszcze dwukrotnie i już było inaczej. Tak. A czy jak Szuli do ciebie wszedł i już się tak zamachiwał, czy ty się obawiałeś, że poczujesz ten cios? Bo z mojej perspektywy, jak to oglądałam, wyglądało jakby naprawdę one ważyły strasznie dużo. Nie no, Szuli ma mega mocny cios, widać, bo on bije z całym skrętem, z całej siły. Jest ode mnie cięższy jakieś 4 kg, więc musiałem uważać na te ciosy. Tylko tyle, że jak on chciał to bić z całej siły, to po prostu były bardzo widoczne. No widać było, że on chce podejść i uderzyć, więc zdążałem, odskakiwać, bić przy tym sierpem. Powiedz mi, czy jest jakiś rekord, którego, nie wiem, nie pokonałbyś? Czy w ogóle istnieje coś takiego, czego nie dokonałby Wojtek Sobierajski? Otóż istnieje i stało się to 2 tygodnie temu, kiedy po raz pierwszy nie dałem rady. Poległem na rekordzie w zwisie na drążku, który kiedyś należał do mnie, wynosił 22 minuty, a potem 8-letni Szymon przebił mnie na 38 minut i teraz próbowałem to odzyskać, niestety nie dałem rady, zerwałem się skóra z dłoni, to widać tylko pozostałości, bo to już minęły 2 tygodnie, więc już jest zaleczona. No ale nie dałem rady, więc to był pierwszy rekord, który mnie pokonał, ale podejdę do niego jeszcze w przyszłym roku. Ale to jest rzecz, którą już kiedyś robiłeś, a taka, której jeszcze nie robiłeś, jest coś takiego? No pewnie są, ja robię takie rzeczy, w których mam szansę ten rekord pobić. Wiadomo, że nie podejmuję się wszystkich rekordów, gdzie jestem skazany na porażkę, to nie miałoby sensu. Ja muszę mieć realną szansę ten rekord pobić, więc to są takie wybrane dyscypliny, jak chodzenie na rękach, chodzenie na linę, wiszenie na drążku, bieganie na boso. Raczej takie kategorie, nie? Oczywiście nie jestem dobry we wszystkim. Miałeś pomysł na walkę 1 na 20, tak? Tak jak Boro walczył z 10, ja bym chciał walczyć z 20, a też zmiany co minutę, tylko że boks to małe rękawice. Myślę, że to było ciekawe, no bo to by nie trwało jakoś mega długo, tam 20 parę minut łącznie ze zmianami rywali. A mogło być ciekawe dla ludzi, bo to pytanie, czy jest możliwe wytrzymać napór 20 chłopa, takie furiackie ataki? No, przy 10 Boro już miał problem, już tam pod koniec, więc przy 20 mogło być ciekawie, chociaż wydaje się trochę różnicie. Myślę, że nie wiem jak kondycyjnie, bo w sumie i on trenuje, ale trochę inaczej, inny macie tryb życia, więc może mogło być to na pewno ciekawe. No tak, to jest bardzo trudne wytrzymać napór nawet dużo słabszego technicznie przeciwnika, ale takiego idącego na maksa do przodu, kiedy trzeba się cofać, bronić, to jest bardzo męczące, więc ja się nie dziwię Boro, że był spompowany, bo to jest bardzo trudne. Ja mu współczułem jak tam był, bo ja wiem co on przeżywał. Ja teraz szykuję się do tej walki z Szulim, robiłem sparingi 30-minutowe bez żadnej przerwy, że zmianą rywali co minutę, więc robiłem tak jakby 1 na 30.
No i to jest bardzo, bardzo trudne. Tylko, że to był boks, czyli bardziej moja konkurencja, gdzie jednak można więcej sił oszczędzić, bo to kopanie bardzo męczy, a to były same łapy. Ty w sumie byłeś znany, że na konferencjach zawsze przygotowywałeś coś. Teraz chyba trochę tego zabrakło i też nie było żadnego pobijanego rekordu, to było przez te ręce. To było dlatego, że tym razem konferencja była tylko 2 dni przed walką, a to jest tak krótki czas, że nikt by się nie zdecydował brać udział w moich challenge'ach, bo to jest po prostu zbyt ryzykowne, zbyt duże ryzyko kontuzji. Wcześniej to było poniedziałek konferencja, a sobota walka, zobaczcie, 5 dni, teraz to były tylko 2 dni, więc po prostu za blisko do walki, żeby jakieś tam świrować rzeczy. Powiedz mi, kto jest teraz na swoim celowniku? Dwie rzeczy, dwie walki widzę, albo właśnie jeden na 20, jak wspominałem. Albo strongman Krzysztof Radzikowski, walka w formule K1. Z chęcią bym z nim zawalczył, bo to jest mega fajny chłop. Szacunek dla niego. A dlaczego akurat Krzysztof? Dlatego, że jest cięższy, więc to byłaby taka walka typowo freakowa, bez różnicy wagi. 80 kontra 115, 120. No i dlatego, że trenuje te sporty walki, pewnie szuka jakiegoś rywala. Myślę, że moglibyśmy w marcu jakąś fajną waleczkę stoczyć. Byłoby ciekawie. No dobrze. Jakie masz plany na Sylwestra? Możesz w końcu odpocząć, czy jednak dalej trenujesz, czy coś będziesz robił, pobiło następny rekord? To będzie mój wymarzony Sylwester, ponieważ od kiedy mam małe dzieci, mam dobrą wymówkę, żeby nigdzie nie wychodzić, a ja lubię siedzieć w domu, więc 20 do spania. Czyli będzie przespany Sylwester? Tak jest, tak jak lubię. No dobrze, bardzo Ci dziękuję i gratulacje wygranej. Dziękuję, pozdrawiam. Tylko zwycięstwo.